Więc powiemy sobie dzisiaj króciutko o technice, która z angielskiego nazywa się techniką Atomic Layer Deposition, czyli osadzanie warstw o grubości atomowej. Generalnie w terminologii nanotechnologicznej my wyróżniamy dwa rodzaje technik. To jest taki podział odgórny ustalony i to są techniki typu bottom-up i top-down. Co to znaczy? Jeżeli mówimy o technikach bottom-up, mamy na myśli budowanie nanomateriałów i nanostruktur poprzez osadzanie atom po atomie, molekuła po molekule i budowanie w ten sposób kolejnych warstw o grubości nanometrycznej. Jeżeli mówimy o technikach top-down, to jest z kolei w drugą stronę, czyli my tak naprawdę redukujemy wymiary i rozmiary naszej struktury. Przykładem takiej techniki bottom-up jest na przykład technika ALD, o której dzisiaj sobie powiemy. Natomiast techniki top-down to na przykład trawienie reaktywne, trawienie mokre, bądź na przykład proces fotolitograficzny. Tutaj macie Państwo przykład właśnie zastosowania tej techniki ALD. Po lewej stronie widzą Państwo obraz spod mikroskopu skaningowego. To są takie struktury nanodrutów telurkowo-cynkowych i te nanodruty zostały, tutaj już po prawej stronie to jest z kolei przedstawione, pokryte cienką warstwą tlenku cynku przy pomocy właśnie metody ALD. To jest ta taka otoczka dookoła samego nanodrutu. Technika ALD wywodzi się generalnie z takiej metody chemical vapor deposition, czyli chemicznego osadzania z fazy gazowej. Ja za chwileczkę pokażę Państwu, jak to wszystko funkcjonuje, jak wygląda, ale póki co najważniejsze zalety tej techniki. Po pierwsze, mówimy tutaj o konformalności powierzchni osadzonej warstwy. Co to znaczy? To znaczy, że w przypadku nawet bardzo skomplikowanych topologicznie struktur, jakimi są na przykład układy porowate, jakieś pianki poliuretanowe, tego typu struktury, ta technika po prostu osadza jednolicie warstwę o grubości nanometrycznej na całym układzie. To znaczy, że nie tworzą się pewnego rodzaju pinhole, czyli takie dziury, które nie są pokryte warstwą, a są tylko przykryte z góry tą warstwą. Widzicie Państwo tutaj taki przykład właśnie czterech technik. To jest technika Zolgel, CVD, ALD i PVD. I widać, że tylko w przypadku techniki ALD mamy jednolitą warstwę o takiej samej grubości osadzoną na całym tym elemencie, od dołu, od góry i również na bokach. Co w przypadku innych technik jest oczywiście niemożliwe. Pokrycia wolne w sposób naturalny od tych pinholi, to jest to, co mówiłem, że jeżeli struktura jest skomplikowana topologicznie, znajdują się jakieś zagłębienia, ewentualnie wypustki, to cała ta struktura jest równomiernie pokryta warstwą. Dalej ta technika jest bardzo powtarzalną techniką, praktycznie cały proces ALD odbywa się bez kontroli użytkownika, wszystko obsługuje program. Skalowalność to jest kolejna cecha bardzo istotna w tym przypadku, ponieważ wszystkie procesy, które my wykonujemy w reaktorze, na przykład o średnicy 10 cm, możemy później przeskalować sobie na większy reaktor z odpowiednio dobranymi tylko parametrami samego procesu. Możemy osadzać warstwy bardzo cienkie, bardzo gęste i o gładkich powierzchniach. Tempo wzrostu takiej warstwy to jest około 1 engstrema na cykl, ponieważ jest to technika, a za chwilę o tym powiem, cykliczna. Dalej możemy również otrzymywać bardzo różnorodne materiały. To mogą być związki tlenu, czyli na przykład tlenki różnych metali. Mogą być to związki wieloskładnikowe, nanolaminaty, mogą być to siarczki, azotki. Generalnie wszystko zależy od tego, jakiego prekursora chemicznego my użyjemy w tej technice. O tych prekursorach za chwilkę też będę mówił. No i oczywiście, jak wszystkie procesy tego typu, tutaj musimy dostarczyć do układu odpowiednią temperaturę. Z punktu widzenia biologicznego, to oczywiście
Nie możemy mówić tutaj o jakichś istotnych zastosowaniach, aczkolwiek ja powiem o jednym, ponieważ jest to temperatura około 300 stopni Celsjusza. Tą temperaturę można oczywiście obniżyć poprzez zastosowanie na przykład układu plazmowego, ale to są też wysokie temperatury, powiedzmy w granicach 50-60 stopni Celsjusza. I teraz króciutko, jak ta technika działa. Po pierwsze, jest to technika sekwencyjna, czyli te prekursory chemiczne, reagenty, które znajdują się w środku w tej maszynie, wprowadzone są do komoru wzrostu naprzemiennie, a dawka prekursora jest oddzielona od kolejnej poprzez płukanie komory gazem obojętnym, na przykład może być to azot, ale może być również argon. Po drugie, bardzo istotnym elementem jest samoograniczenie tempa wzrostu warstwy. Tak się dzieje ze względu na wysycenie, ponieważ nasze reagenty działają w ten sposób, że my dostarczamy do substratu, do naszej powierzchni, na którą osadzamy naszą cienką warstwę, prekursory chemiczne w fazie gazowej. I taki prekursor oddziałuje z naszym substratem poprzez wytwarzanie bardzo silnych wiązań chemicznych na powierzchni tego substratu. Generalnie nie może powstać nic ponad jedną monowarstwę, ponieważ wszystko to, co nie przereaguje z substratem, zostaje odpompowywane przez pompę na zewnątrz. Może ja Państwu teraz pokażę króciutki filmik i przedstawię, jak ta technika działa. Tutaj mamy reaktor bardzo podobny do tego, który znajduje się w naszym clean roomie. I tutaj Państwu dam też również komentarz do tego, co się dzieje na ekranie. Wkładamy do load locka, to jest taka komora, wkładamy wafer silikonowy, to jest nic innego jak podłoże krzemoorganiczne. I teraz na ten wafer silikonowy wpuszczamy naprzemiennie. Najpierw jeden prekursor chemiczny, to są te niebieskie kulki. Teraz odbywa się proces czyszczenia, czyli odpompowywania tych zbędnych reagentów i mamy drugi prekursor, to są czerwone kulki. To bardzo poglądowo, natomiast teraz spójrzcie Państwo, co dzieje się na powierzchni takiego układu krzemoorganicznego. Oczywiście on tutaj będzie pokazany jako skomplikowany topograficznie, czyli będzie posiadał jakieś dziury. Tak, przez całą grubość praktycznie próbki. I teraz będzie zbliżenie samej powierzchni tego substratu. On już na powierzchni posiada molekuły wody tak naprawdę i to są te aktywne chemicznie anteny, które są w stanie przyczepić do siebie molekuły tego prekursora. Tutaj mamy prekursor w postaci trimetylu aluminium, czyli glinu tak naprawdę. I zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie molekuły z aluminium przyczepiają się do kolejnych anten aktywnych chemicznie. Nic więcej, w tej chwili już nic więcej się nie przyczepi do tych molekuł. Reszta jest odpompowywana, za chwilę Państwo to zobaczycie, przez pompę. Teraz mamy kolejny prekursor w postaci wody i molekuły wody przyczepiają również się do tych anten, które wystają z ponad atomów glinu. Również powstaje tutaj monowarstwa, nic więcej. I proces się powtarza. Mamy kolejne molekuły glinu i w ten sposób budujemy warstwa po warstwie. Tutaj dostajemy tlenek aluminium, Al2O3. I proszę zwrócić uwagę, rzeczywiście tak to jest w rzeczywistości, że wszystkie te nierówności, dziury w środku, w strukturze takiego materiału zostają równomiernie i jednolicie pokryte. To jest główna i fundamentalna zaleta tej techniki. OK. Jak jest zbudowany taki reaktor ALD? Może ja Państwu tutaj pokażę schematycznie i za chwilę przełączę się i pokażę na urządzeniu, co gdzie jest. Więc mamy tutaj dwa reagenty chemiczne, to jest reagent typu pierwszego i reagent typu drugiego. One posiadają na górze zawory manualne, które otwieramy przed samym procesem osadzania. Dalej mamy komorę wzrostu, ona jest podgrzewana, to jest taka perforowana rurka dookoła takiej komory, która po prostu wytwarza nam odpowiednią temperaturę.
No i jest wyjście z komory procesowej do pompy, która to z kolei, tak jak powiedziałem wcześniej, odpompowuje zbędne poprocesowe reagenty, które nie przereagowały z substratem. Ja może się w tej chwili przełączę tutaj na drugi obraz. OK. I zbliżę Państwu tą maszynę. O, coś nie działa. Dobrze, to będę musiał z tego widoku pokazać. Więc może przejdę sobie z tyłu. To jest nasz load lock, tak? Tutaj mamy load lock. On jest odkrywany z góry. My w tej chwili pracujemy i w środku znajduje się oczywiście substrat. Ja pokażę Państwu, jak on wygląda. My pracujemy w tej chwili na takich waferach silikonowych. Postaram się, żeby odbiło się w nim światło. Widzą Państwo, że on jest niebieski. W tej chwili mamy tutaj osadzoną warstwę dwutlenku tytanu o grubości około 50 nanometrów. Taką próbkę wsadzamy tutaj do naszego loadlocka. Loadlock jest w tej chwili odpompowany, czyli znaczy jest zapowietrzony tak naprawdę, czyli mamy ciśnienie atmosferyczne. W normalnych warunkach jeszcze musimy go odpompować, żeby ciśnienie panujące w loadlocku było identyczne z ciśnieniem w komorze procesowej. Komora procesowa to jest tutaj ta część z tym takim wystającym kominem do góry. Pomiędzy komorą procesową i loadlockiem znajduje się elektrozawór, który w momencie, kiedy my transportujemy naszą próbkę do komory, zostaje otwarty automatycznie i później zamknięty. Ta rura, którą Państwo tutaj widzą, to jest taki system elektromagnetyczny, który pozwala przesunąć substrat do komory procesowej. Poniżej, mniej więcej w tym miejscu, gdzie tutaj są te uchylane drzwiczki, znajdują się prekursory. I teraz Państwu zrobię zbliżenie, znaczy pokażę Państwu zdjęcie tak naprawdę, momencik. Okej, ze środka tej maszyny, to jest to zdjęcie. To dokładnie jakbyście Państwo tutaj byli, gdzie ja stoję w tej chwili, to będziecie widzieć taki obrazek. To są właśnie prekursory chemiczne. Od lewej strony w tych czerwonych prostokątach widzicie Państwo wodę dejonizowaną. Dalej macie Państwo czterochlorek tytanu. Całkiem z prawej strony macie Państwo związek aluminium. I to, co widzicie Państwo w środku, to jest prekursor hafnu z kolei, czyli w tej chwili mamy podpięte do maszyny cztery różne prekursory chemiczne. Teoretycznie używając wody i te prekursory po prawej stronie trzy, możemy uzyskać różne związki tych metali, czyli to mogą być tlenki, na przykład dwutlenki tytanu, tlenki hafnu i tlenki aluminium. Generalnie wszystko, co łączy się z wodą, daje tlenek. Jeżeli zamiast wody podpielibyśmy na przykład gazowy azot, dostalibyśmy azotki tych samych metali. Jeżeli podpielibyśmy na przykład amoniak, dostalibyśmy siarkowodór, przepraszam, dostalibyśmy siarczki tych metali, tak? Czyli generalnie to jest tylko gra prekursorów. To, co chcemy otrzymać na powierzchni substratu, zależy tylko i wyłącznie od tego, co podepniemy tutaj do tych zaworów. I to są przykłady takich struktur, które zostały otrzymane tutaj w centrum, ale nie tylko. To są też wzięte przykłady z prac różnych. Więc widzicie Państwo tutaj obrazy spod mikroskopii skaningowej, elektronowej. To są cienkie warstwy tlenku aluminium, azotków tytanu, tlenku hafnu, czy też tlenku krzemu. Jeszcze tylko pokażę tak poglądowo, jak wygląda ta technika na tle innych technik, jeżeli chodzi o samo pokrycie materiału i na szybkość depozycji. Więc widać z tego jednoznacznie, że wszystkie te techniki typu PDL, już nie wnikam co to jest, CVD, PVD i PVD zmodernizowane troszeczkę, że ta metoda jest najszybsza i uzyskujemy dzięki tej metodzie niemal stuprocentowe pokrycie, jednorodne, homogeniczne warstwy na substracie. Generalnie to jest wszystko, co Państwu chciałem pokazać.
Natomiast powiem jeszcze o zastosowaniu typowo takim biomedycznym, przełącza się tylko. O typowym zastosowaniu biomedycznym, więc w tej chwili staramy się o projekt NCN-owski. Pracujemy tutaj z grupą poznańskich ortopedów pod kierownictwem profesora Kruczyńskiego. I chcemy wytworzyć właśnie takie cienkie warstwy na układach kościozastępczych generalnie, czyli implantach kostnych. Takie implanty kostne miałyby być pokryte dwoma rodzajami warstw. Po pierwsze, warstwy te powinny mieć właściwości przeciwzużyciowe, bo wiadomo, że no, implant będzie chodził później w stawie, to będzie wszczepiane do królika, więc musi to być materiał, który jest odporny na zużycie. Postawiliśmy tutaj na trzy rodzaje związków, to jest na tantal, hafn i niob. Ponadto te warstwy powinny również posiadać właściwości antybakteryjne. I z kolei te warstwy przeciwzużyciowe będą pokrywane warstwami typu miedź czy srebro, żeby uzyskać dodatkowe właściwości antybakteryjne. Takie implanty pokryte tymi rodzajami związków później będą implantowane do królika. No i chcemy badać dalszy proces tych implantów już w żywym organizmie królika. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Póki co prowadzimy wstępne badania, ale no, nie chcę zapeszać, czekamy na wyniki tego projektu. Z mojej strony to wszystko. Oczywiście czekam teraz na pytania. Jeżeli Państwo macie pytania, bardzo chętnie odpowiem na nie. Także proszę bardzo, to jest czas dla Państwa. Prosimy Państwa o uwagi, komentarze, zapytania. Tutaj jest to Centrum Nanobiomedyczne na Morasku przy Wydziale Fizyki na UAM-ie. Także tutaj Państwo są otwarci na wszelką współpracę i Wasi starsi koledzy też tam działają. Nie ma pytań? Ja rozumiem, że no mimo wszystko ta technika jest troszeczkę odległa dla Państwa i pewnie Państwa zainteresowań, ale obiecuję tylko tyle, że to jest oczywiście ostatni przekaz z clean roomu, gdzie zajmujemy się no typowo cienkimi warstwami. To troszeczkę przełożenie jest średnie na układy biologiczne, bym powiedział. Bardziej stosuje się te techniki w optoelektronice, w różnego typu wytwarzaniu mikrochipów, no generalnie elektronika. Natomiast wiem, że przyszły tydzień i kolejne tygodnie to już będą pracownie, powiedzmy, biologiczne, pracownie bioobrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego, więc przypuszczam, że to z Państwa punktu widzenia będzie znacznie, znacznie bardziej ciekawsze. Ja tu jeszcze skomentuję troszkę ze studentami możliwości, które tutaj no, jawią się dla nich ewentualnie. No już to, co kolega powiedział o powierzchniach przygotowywanych dla implantów, to jest no, ogromne znaczenie ma obecnie, bo niestety nie wszyscy dobrze tolerują implanty i jeśli taki proces odrzucania wystąpi, to on ma bardzo dramatyczny przebieg. Więc tutaj wszelkie unowocześnienia mające ulepszyć funkcjonowanie takich implantów, to co robicie z panem Kruczyńskim z ortopedii, to jest na pewno bardzo ważna rzecz. Proszę powiedzieć, jakie duże elementy możecie tam pokrywać? To, co Państwu pokazałem, ten substrat krzemowy, on ma średnicę 8 cali, czyli jeżeli przemnożymy sobie to przez 2,54, no to powiedzmy wyjdzie tam gdzieś około 20 centymetrów średnicy. Grubość, jaka tutaj nas limituje przy wjeździe do komory procesowej, to jest szerokość tego elektrozaworu. Ale to tylko wykorzystując możliwości loadlocka. Natomiast mamy jeszcze taki magiczny koszyk. Ja Państwu pokażę tutaj, to tak wygląda. O, może będzie tak lepiej widoczne. I tutaj możemy z kolei włożyć no, troszeczkę większe obiekty, powiedzmy no, trójwymiarowe, o boku, no,
8-9 cm, czyli 9 na 9 cm, taką kostkę możemy tutaj do tego koszyka włożyć i wtedy ten koszyk implantujemy z drugiej strony komory procesowej, czyli maksymalnie 9 cm na 9. To są te wielkości. Jeżeli chodzi o same materiały, to jeszcze powiem może tyle, że no muszą być to materiały, które wytrzymają temperaturę procesu, to jest oczywiste, czyli około te 300 stopni Celsjusza. Ale po drugie, taki materiał musi być też aktywny chemicznie, to znaczy musi na powierzchni posiadać te właśnie aktywne anteny, które będą w stanie przyłączyć molekuły reagentu chemicznego. Znaczy, z tym generalnie problemu nie ma, ponieważ każdy materiał adsorbuje w jakiś sposób wodę, więc generalnie tlen jest obecny praktycznie na każdej powierzchni, ale są też metody aktywowania chemicznego takich powierzchni, więc generalnie tutaj z tym problemu nie ma. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o rozmiar, to nie większe obiekty niż 9 na 9 cm. Dziękujemy. Zatem. Dziękuję bardzo.